niech pani nas przeniesie na chwilę w ten wirtualny świat. Co tam się działo, co tam było widać? Są takie kwadraty, jedno z jednej strony niebieskie, z lewej na przykład, no tak u mnie było, i z prawej czerwone. No i trzeba po prostu tym laserem zbijać to, nie? Nie tak dźgać w to, tylko po prostu zbijać, nie? No jest to dosyć trudne, no bo to nie idzie tak pomaleńku, żeby człowiek wiedział z daleka, że to już ten tu, a ten tu, nie? Tylko jak leci jeden za drugim, no to różnie to bywa, ale... Czyli trochę zmęczenia fizycznego wbrew pozorom. Powiedzmy, ale nie jest tak źle, nie. Nigdy nie miałam do czynienia z takimi grami i to było dla mnie niesamowicie takie... I ciekawe, i zaskakujące, i taka wielka zagadka, czy ja sobie dam radę. Tu przegapiłam, tu przegapiłam, tu przegapiłam, ale nie, naliczyło się coś, nie, to coś tam, nie, coś... W każdym razie ja nie wierzę w siebie, ale to pozwalało mi chwilami uwierzyć, że jednak coś z tego wychodzi. Ogromnie wartościowe dla mojej psychiki były właśnie te ćwiczenia, te gry, bo ja to nazywałam ćwiczenia, nie wiedziałam, że to się nazywa gry wirtualne. Tego nie wiedziałam, że tak się to nazywa. Cieszę się, że w tym uczestniczyłam. Po raz pierwszy. Ale rozumiem, nie po raz ostatni. Doświadczyłam. A tego to nie wiem. Tego. Ale myślę, że jako zabawa to tak, to mogę to. Jeżeli chodzi o sam udział seniorów, to oczywiście grupa, która była poddana tej aktywności fizycznej z wirtualną rzeczywistością, ćwiczyła przez miesiąc czasu podczas 12 sesji, które trwały po 20 minut. Te sesje były kontrolowane, patrzyliśmy, w jaki sposób seniorzy już reagują na bodźce. No i takie wstępne wyniki badań, o których już możemy śmiało powiedzieć, bez głębszej analizy, bo wiele parametrów było badanych, bo trzeba powiedzieć o tym, że była badana ich aktywność fizyczna, koordynacja wzrokowo-ruchowa, siła dłoni, były prowadzone analizy składu ciała, morfologia krwi, mikrobiota z jamy ustnej, to już tak naprawdę te wstępne wyniki mówią nam o tym, że ta wirtualna rzeczywistość spełniła swoje zadanie. No i nasi seniorzy praktycznie o 25% zwiększyli koordynację wzrokowo-ruchową, właśnie ta grupa badana, poddana tej interwencji. Natomiast jeżeli chodzi o ich samopoczucie, bo trzeba tu też powiedzieć, że ta terapia miała ogromny wpływ na ich samopoczucie, to też widzimy, że sami seniorzy w badaniach ankietowanych po stwierdzili, że udało im się oderwać od rzeczywistości, poprawiała im humor. Myśmy nawet widzieli to w trakcie terapii. W trakcie terapii było widać, jeżeli ktoś miał gorszy nastrój, przychodził na zajęcia, wychodził z nich odmieniony. Było to widać gołym okiem i nawet nie muszą o tym mówić wyniki badań. To było naprawdę wspaniałe doświadczenie pracować z tymi ludźmi przez ten miesiąc. Dla nas to jest świetna rozrywka. Taka odskocznia od tej codzienności, tego marazmu. Czyli okazuje się, że nie tylko dla młodych, ale i dla starszych. To, co na stałe by się przydało. No jasne, że tak. Moja propozycja pierwsza była, żeby kupić kilka tych i zainstalować gdzieś tu na holu i niech się bawią wszyscy. Dzisiaj mnie ręce bolą tutaj. Na początku zareagowali oczywiście z dystansem, jak na każdą nowość, którą staramy się tutaj wdrażać, bo to nie jedyna nasza innowacja i nie jedyna nasza taka inicjatywa, ale już po kilku dniach, po kilku testach z tymi urządzeniami wiedziałam, że to będzie dla nich hit, przeogromna radość, przeogromna ciekawość, a nawet rywalizacja, bo po każdym z tych testów seniorzy spotykali się czy to w holach, czy na świetlicach i wymieniali się ilością punktów, którą osiągnęli w danym dniu, stawiając sobie następnego dnia jeszcze lepsze cele. Także bardzo motywujące, bardzo rozwijające i bardzo dla nich radosne przeżycie, co jest dla mnie najistotniejsze. I dla pani kolejne wyzwanie, bo słyszałem, że już jest petycja o zakup takiego sprzętu. Tak, pan Ludwik wraz z grupą seniorów już trzeciego dnia badań podjechał do mnie tak z petycją o zakupienie takiego urządzenia. I oczywiście je rozważamy, wiemy ile radości praca z wirtualną rzeczywistością seniorom przyniosła, a więc jak najbardziej tak. Do projektu zakwalifikowało się 38 osób, podzielone na dwie grupy, grupę kontrolną i grupę poddaną terapii z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości. Było to 19 osób w wieku średnio 88 lat, więc ten wiek jest dosyć, że tak powiem, zaawansowany. I to też cieszy, że sobie świetnie seniorzy poradzili z tą technologią. Zdjęła pani w tej chwili okulary VR-owe, jak samopoczucie? No, troszkę tak jeszcze miga w oczach, tak, ale super.
Bardzo mi się to podoba. Szkoda, tak, że tak krótko. Zaskoczona tak, jest pani tym, co pani zobaczyła? No, na pewno, bo czegoś takiego kiedyś nie było. I zresztą, jak człowiek był młody, to nie było w ogóle takich rzeczy, nie? Nawet był kłopot z komputerem, nie? Czy coś, a w tej chwili no, to jest naprawdę bardzo dobra rzecz, bo człowiek się skoncentruje na czymś tam i stara się ruszać, no to jest... Dla mnie to jest bardzo fajna sprawa. Troszkę zabawa taka, a jeszcze bym... Możesz się przyjechać jeszcze.